Hej, hej, halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Don't Starve Together. Binge'uję sobie tę gierkę, wczoraj zrobiłem z 6 odcinków. Jeżeli chodzi o sesję nagraniową, dzisiaj lecę dalej. Trochę ciszej, bo baba śpi za ścianą jeszcze. Tak się wymsknąłem z łóżka, żeby sobie ponagrywać. Słuchajcie, będziemy robić kolejny atak na królową pszczół. Mam tu ze 4 kapelutki, jeszcze troszkę na podorędziu i teraz tak, Chestersona, Chesterfielda, to ja sobie zostawię, na pewno sobie przerzucimy to tutaj. Zastanawiam się, no nie no, no muszę te czapy wziąć, przecież to kurczę, fajnie byłoby do tego właśnie Chestera wziąć, żeby te czapy im porozdawać i potem się nim wycofać tak naprawdę. Przytrzy sobie troszeczkę, wiecie, cyk cyk. Dobra, masz czapiszony, bardzo mi się to podoba. Lecimy w takim razie porozdawać przyjemniaczką naszym czapencję. Nakarmię się troszeczkę, jeżeli chodzi o... Ojojoj. Dobra, jerki mogę zjeść, żeby uzupełnić głód. 4. Powiedzmy, że starczy. Tak, chodźmy porozdawać i te... Jak to się nazywa? Chodźmy porozdawać im hełmy. O, o czy nie, nie mam mięska, dobra. Ach, nie mam też różdżki tego Chestera, więc kiepsko. Dobra, proszę bardzo, czapka dla ciebie. Więcej czapek. Proszę bardzo, mi się wydaje, że oni jeszcze wszyscy mogli nie wstać. Kurczę, trochę ich jest, ale czy aż tyle? No właśnie nie wiem, możemy jutro też zrobić sobie ten atak, to będzie ok. Dzisiaj sobie polecę, wiecie, pocisnąć, o, Red Gema mogę przy okazji zgarnąć, Monster Meat też, jestem dostatecznie daleko. Tak bym obstawił przynajmniej. Tego guano w ogóle nie zbieram. A myślę, że warto by było chyba w sumie. To nie jest takie najgłupsze, żeby to sobie brać. Monster Meat do lodówy, Red Gem do kryszteksów. Dobra, wiesz co, Chester, to jeżeli ja dzisiaj latam i tak tylko z tym, po prostu podkładam ci trochę innych rzeczy i polecę, ta, polecę to pocisnąć, a po nocy może, co ja bym chciał sobie po nocy zrobić? Właśnie muszę się zastanowić teraz. W takim razie, jeżeli dopiero dnia 147 będziemy atakować tutaj Big Queena, dobra, cyk, cyk, proszę bardzo. Ależ ładnie wyglądacie, piękniunio. Chickens. No śliczny, śliczny. Nie ma w ogóle o czym mówić. Fajnie to wygląda w ogóle, jak tak kicają sobie wszędzie. Kicałki, dobra, proszę bardzo, hop. Elegancko, cyk. Mam nadzieję, rozumiem, oni wchodzą do domku, później wstają, no i dalej tam mają te machy na sobie, nie? Dobrze by było. Byłoby niezręcznie, jakby się okazało, że jest inaczej, dobra. O, tu jeszcze jeden Beekeeper, patrzcie, pożarł na ziemi. Znaczy, mógłbym też w sumie ją zaraz zaatakować, ale zaraz będzie noc w sumie, nie wiem, czy mnie to jara. Poczekam na kolejne popołudnie, myślę, że to będzie ok. Mógłbym sobie przez dzień Bergera jakoś polurować i trochę się pobawić z nim. To jest w sumie całkiem niegłupie. Nietoperków sobie zaraz pocisnę. Poproszę to. Mam wrażenie, że w ogóle głód nią schodzi na drugi plan, jak gramy tam. To chyba wam już mówiłem zresztą nawet, że takie mam wrażenie. Witajcie. Kamienie mogę też zgarnąć sobie, bo one tak tu leżą. Raczej tu za dużo nie zrobicie. O sanity aż tak się nie troszczę, też przez to, jakie te iluzje są, wiecie, proste do pociśnięcia tak naprawdę. No mega easy jest, ale w ogóle Wanda jest dosyć prostą postacią do gry, mam wrażenie. Oczywiście, jeżeli chcemy zmaksymalizować wszystkie zalety jej, no to to wymaga od nas trochę pracy. No ale tak poza tym, to no, nie jest jakby trudną postacią. Właśnie dzięki temu zasięgowi. Oczywiście no, to wynika też z tego, że mamy już ten alarming clock zbudowany tak naprawdę. I to robi też fajnie się robotę. Ale tak czy siak. Tak czy siak jest, no przyjemniunia. I to bardzo. Dobra, guano sobie tu odłożymy.
Chesterfielda, Chestersona, proszę bardzo, bierzemy. Aha, na Living Logi na razie skrzynki nie mam cały czas. W porządku. Odłóżmy Monster Meata tu. Doładujmy lanterny, bo to mi się zaraz skończy. Berisy i to możemy sobie wrzucić, myślę. Dobra, może te kropy byśmy podbierali? Jest takie całkiem nawet nie głupie chyba. Mógłbym sobie czapę wziąć i tutaj to wszystko poogarniać. Aczkolwiek to zaraz właśnie problemik będzie. Tu już coś gnije. Mhm. No ale tu na takim stresie, że w ogóle nie ma o czym mówić, nie? To tak naprawdę powinienem sobie przerobić na te, na nasiona u tego i pobawić się. O Boże, ptaszku. Co się stało, ptaszku? No dobra, to trzeba będzie kolejną pułapkę zrobić pewnie. Nożyćko. Rota dam tu, jeszcze mi się przyda. Załóż to. To schowam na razie te marchewy i eggplanta. Ale muza sympatyczna w ogóle. A, bo Gardener's Hata mam pewnie przez to. Dobra, odłóż go tu. Bardzo, bardzo sympatyczna muzyczka. 149 dzień. Myślę, że fajnie byłoby się zająć tutaj prosiakami. O, co tu się stało? To wygląda, jakby został zniszczony płotek. To bardzo niedobrze. Może gdzieś go uszkodził jakiś ten. Dobra, woodpens potrzebuję zrobić w takim razie. Proszę bardzo. Ja wiem, że that's your space, gościu. Budujemy płotek. I co, jakieś żarcie byśmy wam tam rzucili do środka. Tu muszę jakieś skończyć skołować. Dobra, weźmiemy coś z lodówy. Cofniemy się. A dobra, tu mam nawet Monster Meata. Więc nie będę musiał jakoś bardzo uciekać. Jak ten Monster Meat? No nawet jeszcze się trzyma. Tak szczerze mówiąc, proszę bardzo, otworzymy Wooden Gate'a. Hop. Zamknęły go. Zrzucam to i Monster Meaty. Przejdziesz, gościu. Ale gnojek wstrętny. Backstep Watchem powinien się wycofać. O Boże. Dobra, trzeba ich... Dobra, elo. Wściekli się. To mi się podoba. No i tak nic nie zrobicie. Ała. O Boże, nie mam hełmu. Dobra. W dupie was mam. Przyjdę w nocy. Powinniście być mniej aktywni wtedy. Zgarnę jakieś jedzenie ze sobą. Mogę wam rota podłożyć jakiegoś. To będzie ok w sumie. Ale co oni tam odwalili z tym? Nie mam pojęcia. Jakieś rota wam podłożę. I mogę wam podłożyć. O Jezu, więcej rota. Dobra, i no Monster Meata chyba zostawię, nie? Jeden wystarczy. Dobra, Gemma sobie damy tutaj oczywiście już. Sporo mam tych kryszteksów, co jest spoko opcją. No tutaj biorę tak, no nie wiem, tego rotu 4 sztuki wezmę czy coś. Trochę się chilnę, bo nie jest dobrze. Założę sobie czapę. Dobra, to skoro już tu jestem, to może skorzystam z okazji i polecimy sobie z... Zrzucę do ciebie jakieś rzeczy, gościu. Na przykład takie. I zrobiłbym sobie siatkę na owady może. Bagnet. Quartz bagnet. Lina. I nie mam dużo czasu. O, ale się wściekły ładnie. Może jeszcze jedną złapię. Jakbym złapał jeszcze jedną. Spóźniłem się. Dobra, nie. Zrobię jeszcze jednego B-boxa. I byśmy zaczęli B-boxy ustawiać. Myślę, że to byłoby ok. Ej, ten jeden już nie jest gotowy. Czy jest? Food. Jest, B-box. Dobra, dwa razy deski i honeycomb.
To na to potrzebuję. O, wiem po co pójdę. Ej, jest ten, popołudnie. Kurde, miałem atakować królową. Dobra, a mogę do lodówki wstawić pszczoły? Nie mogę. Dwa dni. Dobra, przeżyjecie. Właśnie do skrzynki. Pierdol ten silk. Wejrzyj. No cię pogięło. Kurwa, moje HP. Ja pieprzę. Dobra, daj mi te świńskie skóry. Gdzie one są? Były tu. Kurde, no były tu przecież. Ajajajajaj. Ej, w moim ekwipunku było w chuj świńskich skór. Gdzie się musiałem odłożyć? Ja daję. Ale lipa. No nie, no bank gdzie się musiałem odłożyć. No przecież... Przecież ich nie wywaliłem. Czy je wywaliłem? Co tu się wydarzyło najlepszego? Tu są. Są. Dobra. Lina. Dwa. Trzy. I teraz tak, kełmy. Raz. Dwa. Trzy. Tyle minimum. Czy będę mógł tam duże ognisko postawić? Potrzebuję na to pniaków. Dobra, pniaczek raz. Znajdzie się jeszcze jakiś? Ja pierdzielę, nie ma. Nawet żeby postawić cokolwiek. Dobra, jadę tam tym koksem. Co mam już do roboty? Nie wiem, czy cię Chester potrzebuje. Chyba nie. Może tym chyba, że masz pniaka w środku. Masz! Nice. Nie mam żadnych mięsnych itemów, nie mam. A świńską skórę się nie czeka. Gdzie młotek, dobra, jest okej. Bagneta nie potrzebuję, ale damy radę. Dobra, dawaj ognisko. Jest średnio z głodem, ale damy sobie radę, tak myślę. Dobra, let's go. Czy jestem taki totalnie nieprzygotowany, nie? Ale... Trudno. Bierzcie ją. Dobra, lecimy z minionami. Od razu. I niech ją klepią. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobrze. Ta, trzeba moby klepać. Jak tylko będzie okazja. Tu bym czymś doładował, trawą jakąś. Tu będzie jaśniej. Ale ją klepią, wściekli. Moby od razu, żeby nie odciągały od królowej. Ale się ich dużo zrobiło. Szybko moby klepać. No. Klepiemy moby. Dobra, niech idą do mnie, bardzo ładnie. Raz, dwa. Zostawcie królikarzy. Dobrze. Trzeba się na Big Queenie skupić. Idzie kolejny mobek. Jedziemy z Idlesłoczami. Dobra. Ale dostałem. Spokojnie się nie dzieje. Odciągam was. Bardzo dobrze, tak trzeba. Żeby króliki się mogły tutaj skupić na odpowiednim celu. Oho. Dobra, wściekli, spoko, zapraszam tu. Aha, bardzo ładnie. O Boże, to iluzja. Nara. Bić moby. No, beekeeper z chaty też robią roboty, tak w ogóle. Ała, dostałem. Dostałem, to nieźle. Nieźle. Dobra, bijemy moby. Klepiemy was, gnoje. Dobra, trzeba szybko cisnąć, bo zaraz to będzie problem. Raz, dwa, cyk. Ale już sobie dają radę. Dużo lepiej w tych beekeepers hatach. Bardzo dobra decyzja ogólnie. Sekundę, czy ja... Dobra, bałem się, że gra może być za głośna, ale jest okej. Oj, tu się dostałem w środek zamieszania.
Ale to okej, niech biją mnie zamiast królików. Dobra, Big Queen zaraz ginie. Źle Sword. Aktywuj, aktywuj. Oj, 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 oj. Jeden dziab zły i po mnie będzie. O nie, ona rozumie moje dziaby. Aha! Przestań! Regeneruje się. Nie może być. Dobra, klepią ją. Szybko zabić ją, ona ma 600 HP. Ła, 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 ła. Ja pierdolę. O kurwa, dobra, szybko szukaj tego. Gdzie jest? Dobra, tu. Nie, czemu przestajecie się bić? Bijcie się, kurwa. Zabijcie ją. Ała. Dobra, muszę po prostu poczekać, aż ją zabiją. Bo tu nic nie zrobię więcej, mądrego. Nie bądźcie neutralni do niej. Zabijcie ją. Dobra. Ja pierdzielę, no. Ała. Ała. 300 HP, 200, 100, 20. Zdechła. Uhuhu. Teraz te gówniastwa małe jeszcze. Ale rozpierdol. Dobrze. Stos. Ale kochane. O nie, co zjadacie? Pozjadali jakieś rzeczy różne. Ale spoko, żyjemy. No to kochani, padła. Udało się. Udało się, to na pewno. Gdzieś tu plecak. Właśnie tutaj, nie. To jest latarnia. Tu jest plecak, bardzo ładnie. I musimy zobaczyć, co to jest. Royal Jelly mamy, 40 HP to leczy, to nam się bardzo nie przyda, ale generalnie to jest ponoć bardzo fajny itemek, z niego można robić spoko rzeczy. Alarming Clocka sobie na pewno, to jest tak, Bundling Wrap dostajemy z niej, no tak. To jest takie coś, że tym możemy sobie pakować itemki. Okej, oj, mięska nie podnieść. To trzeba ostrożnie. Chyba, że bardzo chciałbym sobie szybko pobiegać, to wtedy ewentualnie. Dobra. No. I'm done messing around with beehives. Mhm. Honeycomby 2. 5 miotku. Dobra, sanity sobie mogę regenerować dalej. Z tym tutaj bym się dalej podleczył. Zgarnąłbym sobie chętnie to mięsko, nie? O, suspicious death file w ogóle tu jest. To jest alarming clock. Mógłbym sobie jakby pójść oko elefanta. A w ogóle jest... Nie, nie, nie. Poczekajcie, bo jest jeden dzień do świniaków i trzeba się przygotować dobrze na niego. Dobra, to mięsko niech tu leży na razie w takim razie. Nie zabijam się aż tak o nie, nie? To nie jest dla mnie jakiś taki must have. 29 flintu, no to o to już mógłbym się pozabijać. Wszystko tu pozbierałem. Mamy czapę, Big Queen Crown. Ona jest super, bo ma fajną wytrzymałość. I jednocześnie powoduje, odwraca aurę sanity, tak jakby, to znaczy jest tak, że jeżeli, no dobra, mam jeszcze jutro cały dzień na tamte prosiaki, jeżeli coś dawałoby mi ujemne sanity, to daje mi dodatnie po prostu, jak mam tą aurę. O kurde, ile tego mięsa. Mógłbym to wrzucić i do chestera wszystko, ale no za dużo ich tu jest, dobra, cykam się. Nie ma to sensu. Posrajmy to na razie. Ale wrócę tu po te wasze rzeczy. Musimy się później zastanowić, jak tu zrobić jakąś farmę przy tych królikach. Czy potencjalnie można by zrobić pająki w takiej ilości, żeby przegrywały? No bo one... No nie jedzą mięsa, nie? Te króliczki. Więc nie zjadałyby łupu z pająków. Pająki zjadałyby łup z królików. No ale znowuż chyba nie zjadałyby marchewek i tych. I pufków, więc to jest ok. Nie wiem, czy z bani pufów coś możemy jeszcze zrobić. O kurczaki, powiem wam, że tu ciężko z tymi śladami, a zaraz będzie noc.
to w ogóle się przeżegnam. No tutaj dużo pomaga. Ta szersza perspektywa jednak, nie? Że możemy sobie oddalić. To tutaj, tutaj dużo daje. Dobra, to jest kolejny dead file. Upolowałbym sobie coś fajnego. Tak wam powiem szczerze. Kolejny dead file. Zaraz się okaże, że w bazie będę miał typa, nie? Hop, hop, hop. Dobra, tu coś mamy. Czy jak jest noc, to się automatycznie gubi ślady? W sensie, że trop zwierzęcia? Chyba nie. Tylko pewnie dużo trudniej jest znaleźć kolejne te, nie? O właśnie. Dużo trudniej. No i beka. Ta XD. Dobra, to ze sranką. Powinniśmy zrobić jeszcze, wiecie co? Klatkę kolejną bird trapa. Ale bagnę to położę tu. Potrzebujemy, żeby złapać ptaszora kolejnego do klatki. Royal Jelly sobie odłożymy. Dobra, tam nasionko. Mamy jakieś, zgadza się. Zaraz sobie ptaszorka złapiemy. Elegancko. Dobra, no chyba w ogóle tak bym zrobił, że wziąłbym te sadzonki tych pajęczarzy i bym je jakoś napuścił z królikami. O, witaj ptaszku. I napuściłbym je z królikami na siebie. No i tyle wystarczy. Proszę bardzo, witaj. Bardzo jesteś ładny. Honeycomb sobie możemy tutaj, nie tutaj, tutaj sobie możemy odłożyć. Mam już 6, to jest nieźle. Naprawdę. Tutaj zegarkiem sobie cofniemy. A, jest dzień, to króliki się pochowały. I dzisiaj w nocy świnie przyjdą. Więc... przewziąć te monster mity. Nie wiem, czy aż tyle. Dobra, trudno. Wszystko mi jedno. Trochę. Powinien tych pszczółek połapać. Dobra. To jest ta jedna świnia zamknięta. Już cię wypuścimy, świnko. Zapraszam. No właśnie, stamtąd. Sztos. I teraz robimy cyk. Cyk. Backstep watch. Dobra, ponaganiam je tam. Do jedzenia. Dobra, ciebie też ponaganiam do jedzenia. I zaraz pójdziemy się bergerem też zainteresować. Mam jeszcze 10 dni. Więc ja bym bardzo chętnie sfarmił jak najwięcej. Dobra, naganiamy, naganiamy. Żebyście, broń Boże, świnki nie pomyślały o powrocie do domu. Naganiamy. Bardzo ładnie. Bo jakbyście spróbowały chociaż pomyśleć, to by było nieładnie. Bardzo nieładnie. Nawet bym powiedział, proszę bardzo. Time for food, time for food. Podoba mi się to. Jak najbardziej. No chyba wreszcie pełną farmę będziemy mieć, słuchajcie, od dawna. Bo tak naprawdę jest nieźle przygotowana. Pozbierałbym szyszki i pozasadzał jeszcze drzew, ile się uda. Żeby tutaj gdzieś bergera ściągnąć niedługo. Przyda się to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kolejne szyszunie. Nie pozbierane nigdy. A teraz się przydadzą. 3, 4. Proszę bardzo. Raz, dwa. Och. A, nie mogę, bo tu jest ten miaczek. Dobra. Proszę bardzo. Lecimy dalej, zbieramy. Tam jeszcze sporo drewna ogólnie też było. Jak chodziłem po tym lesie. Ale to, nie wiem, czy to w tym dokładnie był berger. Tym. Mhm, tam jest nawet. O, tu już jakiś drzewiec kolejny wściekły. Po koloku. Jak ten bergerek sobie żyje w ogóle? No tak. Mogłoby być lepiej pewnie.
Ale to będzie go prościej sklepać później. Dobra, sponio. Sponio, sponio. Więcej szyszuni tutaj nie ma. Ziomkiem się zajmę, ale dopiero... Ale dopiero jak sobie wyfarmię tych. O, tu fajnie, mogę sobie stanąć na kwiatku i mi sanity rośnie, patrzcie. Fajna jest ta korona. Podoba mi się. Zastanawiam się, czy można ją jakoś naprawić. Co? Co? Jak? Co się stało? Kurwa, zaraz się będą chować. Nie mam jedzenia. Przecież tu jest szczelny płot normalnie. Co tu się stało, jak nie patrzyłem, przepraszam bardzo. Tu było 9 monster meatu. Dobra, jest tu jakieś żarcie w tobie? Jest. Nie, ja pierdolę, co jest? Kurwa. No jak one tu nie... No dobra, no to jedziemy. No to podpalamy domki, nie? Wyganiamy was. Co ja mam lepszego do roboty, bo zjem ten miód. No trudno, no dawaj mi pochodnie. I jedziemy to na piechotę. Domek po domku. Dobra, już jesteście mi hungry. To mi się podoba. No wywabiam je, no bo to beka. Proszę tutaj ładnie po jedzenie iść. Co się stało, że te monster mity tam zniknęły? Nie mam pojęcia. Tutaj. Bardzo. Okej. Jest tak, że ona może też nie zdążyć złapać jedzenia, że ona tam jest. I wtedy wraca do domu. Okej, bardzo ładnie. Tu jeszcze mamy świnie. Dobra, no w razie czego brakujące będzie można też powywabiać już w nocy, nie? I później pojedynczo je klepać. Okej, teraz jest ich trochę. Więc to jest okej. Ale dramat, co? Nie chcę iść po jedzenie nawet. Kurde, nie chcę stąd się oddalać na chwilę. No bo się boję, że jakaś lipa zaraz znowu się zrobi. A jak nie, no to przynajmniej... A w sensie, a jak i tak się zrobi lipa, no to przynajmniej się dowiem, z czego to wyniknęło, nie? Więc to też będzie ok. Dobra, i tu mamy... Raz, dwa, trzy, cztery domy jeszcze. Tutaj, 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 tak po trójce i tutaj jeszcze jedna. Dobra. Dobra, tu mamy zmiany szalone. Co ładnie. Dobra, i jedziemy. Farmimy. Jedziemy. Nic się nie dzieje. No, to jest farma. Kurde, tak można żyć. Mógłbym Big Queen Hata założyć, ale nie wiem, czy chcę wytrzymałość jego tracić w takich sytuacjach. Muszę sprawdzić, czy mogę go czymś naprawiać i wtedy myślę, że sobie pociśniemy. Cyk. Jedziemy, jedziemy. Bardzo ładnie. O, już dzień.
Ale szybko. Ale no mega szybko. Ale gnoje wstrętne. To tylko od jedzenia was odciągnąć trzeba. No, żebyście broń Boże nie zabrały mi żarcia. Ała. Ała, ale wredne. Dobra, muszę Big King Hata założyć, znaczy Big Crown, to się nazywa. Jezu. Dobra, jest okej, zostały dwie. Żyje! Co to było? Ale strasznie. Najstraszniej było, no. Powinno się okazać, że tu została jedna świnia i wszystko kurwa zeżarła, nie? Ale bym się popłakał. Dobra, wywalczone. No naprawdę. Zapomniałem, że taka krótka noc tutaj jest. Myślałem, że na jesieni trochę dłuższe są nawet. Ale wywalczone resztkami sił. Tutaj ta farma, wreszcie. Wreszcie, słuchajcie, farma, z której pozyskujemy sensowne ilości surowca. Jakże się cieszę. Dziękuję. Nie spodziewałem się. Dobra. 13 werpigów się udało zbić. To niezły wynik. Idę się najeść i wyleczyć. 77 lat to trochę stara ta Wanda, trzeba jej przyznać. A co z pszczołami? O nie, zepsuły mi się pszczoły na pewno w skrzynce. Ja nie mogę, no na bank. Nie ma co zbierać. 4 sztuki rotu znajdę. O nie, 4 stingery, a! Nie mam pszczół już. No nigdy ich nie zrobię, zaraz znowu zima będzie. I to znaczy, no znowuż nie potrzebuję aż tak produkcji tego miodu, no tak sobie to robię. Dla zajawy mocno, nie? Dobra, usłużmy tutaj mięso. Dry. 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 Cyk. 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 I cyk. Proszę bardzo. Pozostałe mogę władować. Leczymy się. Leczymy się, ile wejdzie. Big Queen Figures Care. Będziemy musieli w ogóle niedługo sobie zrobić takie dni organizacyjne, bym powiedział. Bo inaczej kiepsko będzie. Dobra, teraz tak, zjedzmy coś, bo jest słabo bardzo. Ojej. W ten sposób. Mogę trochę lodu użyć. Bo tu się kończy ten Monster Meat zaraz. Tu mam świeże rzeczy raczej, spoko. Raz, dwa, trzy. Cyk, proszę bardzo. Alarming Clocka sobie naładuję. Stingery dwa sobie odłożymy. No muszę tutaj porządek zrobić w ogóle w tych skrzynkach zaraz, bo... No, bo tu się już źle zaczyna robić. Dobra, biorę... Ojej, ptaszku. Nie, 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 ty sobie siedź tu. Okej, dalej. Sadzonki. No i poszlibyśmy trochę chyba tych pająków koło królików zasadzić. No tak mi się wydaje, że to może mieć sens. Oj, mam meatballsy pod łapą, dobra. Do Chestera. Tak mi się wydaje, że to może mieć nawet trochę sensu. Gorzej będzie, jak będę chciał ich napuścić na królową znowu. No bo ona się tam pewnie i tak... O kurczę, nie zabrałem w końcu tych mięs. Ale lipa. No dobra. To gdzie ja bym chciał te pająki zasadzić, żeby oni się bili w nocy? Kurczę, no nie wiem. Może gdzieś tu? O, patrzcie, ale lecą. Sztos. Ja myślę, że tu będą takie ilości, że króliki będą bezproblemowo te pająki zabijać.
I to będzie spoko, no. 5 myślę, że to jest taki max. One tu nie jedzą niczego, więc to będzie super farma w ogóle. Bardzo, bardzo sympatyczna. Tylko trzeba będzie ostrożnie ze zbieraniem tego oczywiście, nie? No. I bardzo okej. Jestem gotów na ucieczkę przed nimi. Nie wiem właśnie. Boję się, że zdechnę. Mam za mało HP chyba. Jakbym to zrobił back, a jakbym to zrobił backstep watchem, że właśnie tak i bym szedł tu i bym się tutaj cofał teleportem, ale to bym musiał tak centralnie stąd przybiec i się tak bardzo mocno cofać, nie? I stąd bym już dobiegł na przykład. Dobra, to poczekajcie, pójdę i spróbujemy backstep watchem. A to głupie co robię. Czyli dostanę takie jak 150. Oła, za duży cooldown. O nie, ten był mnie w środek i ja pierdolę. Ale głupie pomysły. Kurwa, nic to nie widzę. Przesuńcie się. Co later? Dobra, że nada. Idę do Meet Effigy. Ale żałość. O, a mogę tak po prostu zrobić, ale sztos. A, to jest fajne, że mogę tak dowolnie. Sztos. Co do mnie w środek? Ale się zesrałem. O nie, a mam nadzieję, że... Co z moją czapką? Oni na pewno mi zniszczyli tę czapkę. Od królowej pszczół, ja pierdolę. Czy ono tam jest dalej? Cześć. Jest. 20% ma, ale żałość. To teraz ostrożnie. Żeby nie piknąć mięsa, broń Boże. Boże. Przez ułamek sekundy się zawahałem. Czy ja w plecaku nie miałem mięsa? Dobra, na szczęście nie, bo tak to bym podniósł plecak. I po grze. Dobra, uciekam stąd. Nara, frajerzy. Znaczy ty... Ja trochę jestem frajerem w tym wszystkim, ale trudno. Życie, dobra. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Don't Starve'a. Siemano.